bez szans na przyjaźnienie. Witam Was bardzo serdecznie w moim drugim poradniku na kanale. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić film w czwartej gęstości. Zapraszam. Okej, no to dobra, więc przejdźmy do poradnika. Właśnie pobieracie wideo warp, tutaj widać u mnie w lewym dolnym rogu, sobie pobieracie z Google Play, tam wpiszecie wideo warp i tam znajdziecie. Odpalamy apkę i tutaj wyświetli się menu główne. Tutaj wybieracie co chcecie, na przykład czy z kamery, czy z galerii. Ja sobie wybiorę z galerii. I tutaj sobie wybieracie, który film chcemy. Na przykład wybiorę sobie moje stare intro, bo od dzisiaj będzie nowe. Więc ten. Tutaj wybieracie, czy z dźwiękiem, czy bez dźwięku. Ja sobie wezmę z dźwiękiem. Dobra. Właśnie, to był tylko podgląd mojego starego intra. Więc teraz przejdźmy i klikacie na prawo tam. Tam w prawym górnym rogu. Trzeba odczekać. Klikacie w Speed Presets. Wybieracie ten pierwszy, to pierwsze na górze. Wybieracie i wybieracie pierwsze w trzecim rzędzie, czyli buble. Zwiększacie go na maksa i wybieramy dźwięk taki falowany. I gdy wszystko jest zrobicie, klikacie na kolejną strzałkę w prawym górnym rogu. I poczekamy, aż się nam wyeksportuje. Więc na ten czas wyeksportowania zaraz do Was wracam. Okej, już eksport dobiega końca. Teraz możecie go zobaczyć tu w galerii. No i zobaczmy podgląd tego filmu. Tak to właśnie wygląda film w czwartej gęstości, no to już wiem o tym. Dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że Wam pomogłem, więc do zobaczenia. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, daj subskrypcję oraz lajka. Do widzenia, dziękuję, cześć.